Witam wszystkich widzów. Filmik poświęcony jest byszczykowi różowemu. Hyphes obricon rosaceus. Byszczyki różowe występują w zacienionych i wolno płynących strumieniach w zażyciu Amazonki w Ameryce Południowej. Wybierają najczęściej siedlisko obfitujące w roślinność oraz zatopione w fragmenty drzew i korzenie zapewniające duże ilości garników w wodzie. Wolą małe dopływy dużych rzek o spokojnym nurcie, płynące w podłożu lasu tropikalnego. Wody tych rzek są zamulone. Pierwszym gatunek opisał Turbin w 1909 roku. Byszczyk różowy to słodkowodna rybka lawicowa, więc w akwarium powinna być trzymana w grupach od 6-8 osobników. Na jedną rybkę potrzebujemy od 5 litrów, więc akwarium powinien mieć powyżej 60 litrów. Osiągają do 4,5 cm, płodność osiągają w wieku od 8 do 10 miesięcy, żyją od 3 do 5 lat. Byszczyki różowe mają wysoko boczne spłaszczone ciało z wysoką pletwą grzbietową i odbytową. Ciało różowate z pomarańczowym odcieniem. Grzbiet oliwkowo-brązowy, brzuch srebrzysty. Pletwa ogonowa różowo-żółta z ceglano-czerwonymi plamkami. Pletwy odbytowe brzuszne, żółto-czerwone, z przodu białymi zakończeniami. U samców pletwa grzbietowa znacznie wydłużona, czasami nawet może osiągać pletwę ogonową. Samice mają krótsze pletwy z białym paskiem na górze. Preferują akwaria z gęstą roślinnością, ale jednocześnie potrzebują wolne miejsce do pływania. Optymalne parametry wody. Temperatura 24-28, pH od 5,8 do 7,5, GH od 5 do 19. W akwarium potrzebna filtracja i aeracja wody z tygodniową podmianą do 25%. Zaleca się stosowanie filtra z materiałem filtracyjnym na bazie torfu, który poza swoją główną funkcją nasyca również wodę substancjami występującymi w środowisku naturalnym. Byszczyki różowe idealnie pasują do akwarium towarzyskiego. Można trzymać ich wraz z innymi byszczykami, wyborodkami, kiliskami, nieonkami, labiryntowymi oraz brami. Nie poleca się natomiast trzymać wraz z rybkami drapieżnymi. Byszczyki różowe to są wszystkożerne rybki. Karmić rybek można ochotką, rówleśnikiem, wodzeniem, rozwelitką, ocznikiem, artemią. Jednak potrzebny będą mi pokarmy pochodzenia roślinnego. Można karmić jak żywymi, tak i mrożonymi i suchymi pokarmami. Warto również zaznaczyć, że rybki lepiej rosną, kiedy dostają pokarmy żywe lub mrożone. Rozmnażanie. Zbiornik tarwiskowy powinien mieć około 25 litrów. Na dno trzeba umieścić siatkę, żeby rodzice nie mieli dostępu do ikry. Oświetlenie powinno być bardzo słabe. Temperaturę trzeba podnieść o 2-3 stopnie. Woda powinna być miękka i kwaśna. pH 6,5, GH od 2 do 4. Wodę przygotujemy w proporcjach 3 do 1, 3 razy po filtrze obrócone osmozy do 1 z akwarium. Dodajemy napar szyszek olchowych tak, żeby woda stała koloru jasnej herbaty. Tak przygotowaną wodę trzymamy bez rybek 2-3 dni. Niezbędna aeracja i podgrzewanie wody. Przed planowanym tarlem rodziców trzeba rozdzielić i trzymać osobno około 2 tygodni. Karmimy żywymi lub mrożonymi pokarmami. Pod koniec drugiego tygodnia samce robią się jaskrawsze, intensywnie ubarwione, a samiczki nabierają ikrę, stanowią się wyraźnie grubsze. Lepszy efekt uzyskamy przy stałym rozmnażaniu w proporcji jeden samiec na jedną samiczkę. Rodziców wieczorem przynosimy do akwarium tarliskowego. Tarlo zwykle odbywa się w świcie następnego dnia. Podczas tarla jedna samiczka składa do 600 jaj. Po tarle rodziców przenosimy do innego zbiornika, a do wody dodajemy blankiet metalowy tak, żeby woda miała jasny niebieski odcień. Akwarium z ikrą trzeba przykryć leśnikiem, ponieważ ikra jest wrażliwa na światło. Wylęk następuje po 24 godzinach, a na rybek zaczyna pływać na 4-5 dzień. Na rybek bardzo drobny. Pokarm startowy to pierwotny w pantofelach. Karmy trzeba często 5-6 razy dziennie. Jak na rybek podrośnie, powoli przechodzimy na artemię. Na tym wszystko. Wszystkie pytania i komentarze proszę pozostawiać pod filmikiem.
Dziękuję bardzo. Do widzenia.